ruszyła zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z kamienicy przy ulicy Hallera w Czerwionce-Leszczynach. W wyniku pożaru dach nad głową straciło 17 rodzin, wśród nich mieszkający tam od 6 lat Adrian Budny. Była wczoraj możliwość wejścia tam, zobaczenia, jeżeli chodzi o sprzęt, czy tam jakieś meble, no to wszystko podlane jest i ściany, to na pewno wszystko do rozbiórki. Nie wiem, no teraz czekamy na następny termin, żeby tam wejść jeszcze, bo to wczoraj było takie szybkie, żeby tylko jakieś ubrania pozbierać, dokumenty. No teraz czekamy, żeby wejść już konkretnie, sobie zobaczyć i oszacować te wszystkie szkody. A szkody są ogromne. To, czego nie strawił ogień, zniszczyła woda. Na razie pomoc materialną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Stąd też była potrzeba sporządzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych. Oczywiście dla nas to jest zdarzenie losowe i stąd też w tym kierunku będziemy prowadzić postępowania administracyjne. Ponadto mamy deklarację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze strony pana wojewody też będzie możliwość starania się o doraźną pomoc finansową dla tych mieszkańców. Wczoraj Stowarzyszenie Lux Torpeda oraz Urząd Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach uruchomili zbiórkę dla potrzebujących. Prosimy mieszkańców regionu, wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, których poruszył ten los pogorzelców, o to, aby wpłacali środki finansowe na to właśnie konto. Po zakończeniu zbiórki te pieniądze będą wydatkowane w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i oczywiście mieszkańcami, którzy ucierpieli. Osoby, które chciałyby pomóc poszkodowanym, mogą ich wesprzeć poprzez wpłatę na konto.